Cześć. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat taki. Jest wiele na rynku substancji, środków różnych do czyszczenia, słuchajcie, układu tryskowego. Są w różnych butelkach, różnych opakowaniach. Zazwyczaj są to butelki, są z dozownikami, bez dozowników. Ogólnie padają pytania, czy stosować tego typu rzeczy, czy nie stosować, ewentualnie jakie mogą być skutki, czy powiedzmy, czy to pomaga, czy nie pomaga. Ogólnie jest, czy jest sens, prawda? Więc różne mamy, odstawiamy środki, bo naprawdę są różne. Nie chcę celowo pokazywać reklamy, dlatego tak to wygląda. Natomiast słuchajcie, jeśli mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ogólnie się to sprawdza, to więc od razu odpowiem tak. Dodawanie środka na pewno sprawdza się w myciu, tak jak producent zapewnia, każdy jeden, w myciu układu paliwowego. Natomiast słuchajcie, układ paliwowy, czy to będziemy mówili o benzyniaku, czy to będziemy mówili o dieslu, kończy się wszędzie na samym silniku, czyli na układzie wtryskowym. No i teraz słuchajcie, taka kwestia. Jeśli chcemy wyczyścić układ paliwowy, wiadomo, że w baku wlewamy do baku, więc zaczynamy czyścić bak. To wszystko leci z baku. Czyści nam elegancko, ładnie bak z tych zanieczyszczeń, które do tej pory zgromadziliśmy i przelatuje sobie naszym układem węży do układu filtra. Filtr czasem jest przy samym baku, więc od razu wpadamy do filtra. Wężyki są krótkie. Jeżeli są długie, lecimy do komory silnika. Wpadamy do filtra, który jest przed układem paliwowym. No i teraz co się dzieje? Ten środek do czyszczenia, który jest, jeśli mamy na przykład zanieczyszczony filtr w dużym stopniu, a wlejemy ten środek do czyszczenia, to co zrobimy? No, najnormalniej w życiu każdy zrozumie, że chyba i raczej na pewno ten środek rozpuści nam wszystkie nieczystości, które zostały zgromadzone w filtrze. Oczywiście rzeczy, które się rozpuszczają, prawda? I filtr nasz zostanie oczyszczony z tego mułu, z tego, co się tam gdzieś tam zgromadziło, z jakiejś tam brudu i przeleci sobie dalej. No i słuchajcie, przelatuje sobie dalej. No i na co musi natrafić? Na pewno musi natrafić na naszą pompę. Czy to benzyna, czy diesel, słuchajcie, pompka jest w każdym pojeździe. Tylko w dieslu jest pompa wysokiego ciśnienia, w benzynie jest niskiego ciśnienia. Bynajmniej dużo, dużo niższego jak w dieslu. No i tak, jeśli trafimy na przykład na pompkę w benzynie, no to wiadomo, że później mamy tą drogę o wiele krótszą, bo pompka nam poda jakieś tam ciśnienie, które potrzebne jest na listwie i leci sobie do wtryskiwaczach. Natomiast jeśli chodzi o układ diesla, to wygląda to w ten sposób, że przeleci sobie przez naszą pompę wstępną, bo diesel ma pompę wstępną i to paliwo zassane z pompy wstępnej przelatuje do pompy, czasem zintegrowanej pompy wysokiego ciśnienia. Także praktycznie rzecz biorąc, po drodze ten środek ma troszkę do roboty, bo ma wyczyścić nasz bak, wyczyścić węże paliwowe, wyczyścić nasz filtr. Taka jego zasada. I przelatuje sobie następnie do naszej pompy. Więc jeżeli skupimy się na przykład na wtrysku diesla, powiedzmy, prawda, bo benzyniaka akurat nie mogłem znaleźć starego wtryskiwacza, żeby wam pokazać, ale myślę, że nie będziemy poruszali tematu benzyny. Przyjmiemy, że ktoś jeździ na gazie, nie? W każdym bądź razie skupimy się na dieslu, więc tak. Co z tym brudem się dzieje? Ten brud został rozpuszczony przez naszą pompę, został pod wysokim ciśnieniem, został może nie sprężony, ale na pewno to ciśnienie zostało zwiększone i leci sobie na nasz układ wtryskowy. No i teraz tak, żebyśmy mogli się dowiedzieć, na przykład, co stało się, czy co stanie się z tym brudem. Więc tak. Wyczyści nam na pewno listwę paliwową. Wyczyści nam po drodze
czujnik, jeżeli jest wysokiego ciśnienia, bo tam też się mogą zgromadzić rzeczy. No i dostanie się, słuchajcie, jako ostatni etap naszego wtryskiwacza tutaj. No i jeżeli sobie rozkręcimy nasz wtryskiwacz, żebyśmy mogli poznać zasadę, myślę, że większość ludzi zna zasadę jego funkcjonowania. To na pewno, jeśli się dostanie tu poprzez wejście wysokiego ciśnienia, wleci sobie do układu dalszego. Wyczyści nasz zaworek, jeśli wtrysk jest w niego wyposażony, bo mamy i układ wtryskowy, który jest nie w common railu, tylko jest na tradycyjnej pompie. I wtryskiwacz wtedy już nie jest wysterowywany za pomocą cewki elektromagnesu, tylko za pomocą wysokiego ciśnienia jest wysterowywany, jak na przykład jakiś wtryskiwacz boszowski, czy powiedzmy dowolny, jaki by nie był, ale to nie poruszamy tego tematu. No i tak, jeśli mamy coś w wtryskiwaczu, co jest brudne, wyczyścimy. Jeśli mamy nasz zaworek, który może się przycinać, może się gdzieś tam blokować, mógł powodować jakieś tam ewentualnie nasze telepki, jakieś szarpanki i tak dalej, bądź po prostu był tylko zanieczyszczony, ale nie miał wpływu żadnego. Więc mamy tak, jedną rzecz wyczyszczoną, drugą rzecz wyczyszczoną. No i słuchajcie co. Dostaje się do następnego elementu już ostatniego. No i słuchajcie, jak to wygląda. To jest nasz ostatni element, którym jest rozpylacz wtryskiwacza. No i teraz przydałoby się co? Żeby producent, każdy jeden dodał, że ten cudowny środek, jeżeli wyczyści nasz układ paliwowy, to z tego układu paliwowego wydostać się musi. Więc jeśli ten środek miałby się wydostać i wydostanie się tylko poprzez rurę wydechową, no to słuchajcie, musi się wydobyć poprzez mikro dziureczki w naszym tutaj rozpylaczu, czyli w naszej końcówce wtryskiwacza. No i rzecz wygląda w ten sposób, że środek, który nam wyczyścił cały układ nasz paliwowy, czyli jakieś tam błoto, jakieś tam inne cuda, które się mogły zgromadzić, zostały wypłukane z całego układu, no to wtedy one przelatują sobie przez naszą końcówkę wtryskiwacza, jeżeli mogą przelecieć, bo jeżeli są to większe rzeczy, które zostały rozpuszczone, filtr ich nie wyłapał, bądź z filtra zostały wyrzucone, no to wierzcie mi, że one najnormalniej w życiu co zrobią? O ile nie zablokują wcześniej jakiegoś układu zasilającego wtryskiwacz, cały nasz wtrysk, to mogą najnormalniej w życiu zgromadzić się tutaj w końcówce tutaj naszego wtrysku, bo są naprawdę mikrootworki, którymi niestety brud już może nie wypłynąć. Więc rzecz jest jaka? Jeśli wszystko z całego baku wypłynęło, albo wypłynęło z naszego filtra, bo na przykład pan N doradził nam, że jak coś się dzieje, to trzeba polecieć, kupić środek do czyszczenia, bo na przykład się wtrysk zapiekł, albo może są zanieczyszczenia, to więc nie doradził nam, że należy najpierw wymienić filtr paliwa, żeby filtr paliwa był czysty, żeby tych brudów nie rozpuszczać, a my oczywiście w pierwsze co polecieliśmy do byle pierwszego CPN-u czy sklepu, kupiliśmy środek, wlaliśmy, no i później efekt jest taki. Wtryskiwacz zaniemógł, albo okazuje się, że przykładowo ma jakieś 6 dziureczek rozpylacza, z czego zostały 4, bo na przykład 2 się zapiekły, czy jest 5 dziureczek, jedna się zapiekła, czy powiedzmy ten brud gdzieś się tam zgromadził i już się wydostać nie może. Także słuchajcie, rzecz jest jaka. Nie chcę krytykować, każdy dodaje środek jak umie, jak może, ale moje zdanie jest takie. Jeśli czyścimy układ paliwowy metodą niemechaniczną, czyli że my sobie przepukujemy układ, wydmuchujemy, czyścimy bak jakimś czyścidłem, ręcznie, że tak powiem, mechanicznie, tylko chcemy nasz układ na odwal się wymyć, no to wierzcie, że za jakiś czas
bardziej jak pewne, czy wcześniej, czy później może Was spotkać, może, od razu mówię może, żeby nie było krytyki, może Was spotkać problem taki, że Wasz wtrysk będzie niedomagał, bo coś się mu tam najnormalniej w życiu stanie. A co się może stać? Może się pozapiekać, może gdzieś ten brud się zgromadzić, no bo rzecz jest jaka. Jedziemy, wiadomo, że nie wyjeżdżamy całego baku, a nawet jeżeli byśmy go wyjeżdżali, to to wszystko ustrojstwo, które zostało wypłukane, rozpuszczone przez jakiś środek tam, który jest dosyć agresywny dla brudu, rozpuści go, ale i musi go gdzieś wyrzucić, bo przecież ten środek nie jest cudowny i nie odparuje razem z brudem, tylko najnormalniej w życiu będzie musiał być spalony. Czyli nie krytykujemy, środki są dobre, oczywiście bardzo dobre. Czyszczą układ paliwowy, czyszczą układ wtryskowy. No tylko, słuchajcie, tylko ten ostatni element. Co z tym brudem ma się dziać? Pewnie się utlenia, nie? No też tak myślę. Leci w powietrze, a my jeździmy tylko na powietrzu i wyłapujemy go z powrotem i brud z powrotem wraca. Także słuchajcie, myślę, że sprostowałem sytuację. Czy warto używać, czy nie warto? Myślę, że każdy podejmuje decyzję w własnym zakresie. Jeśli macie problem zapieczony wtryskiwacz, środek może Wam pomóc, może wyczyścić. Natomiast pamiętajcie, zawsze są jakieś punkty, serwisy, które zajmują się czyszczeniem układu wtryskowego, myciem układu wtryskowego. Oni Wam pomogą. No, wiadomo, kasa jest kasa, nie? Ale może się to czasem obyć bez jakichś tam drobnych, zbędnych, niepotrzebnych zakupów części podzespołów układu wtryskowego. A wiadomo, że to są rzeczy nie tanie, bo na przykład o, tu mamy końcóweczkę. Kiedyś gdzie się poruszymy, czy warto kupować jest podróbkę, czy oryginał. Opakowanie jest co prawda, słuchajcie, z oryginału, ale w końcówka w środku już nie. Także kiedyś Wam pokażę. Ja powiem, czy jest warto, czy nie warto. Także jeszcze raz subskrypcję sobie włączcie, będziecie coś wiedzieli, coś nowego. Wiem, że gadam niepotrzebnie, ale poproszę łapkę w górę za pamięci jeszcze raz. I do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję.